Szampon zagęszczający włosy Colway. Piękne, gęste, mocne włosy to marzenie wielu mężczyzn i kobiet. Jednak nie wszystkich równomiernie obdarowała nimi natura. Czasem również z takich przyczyn jak długotrwały stres, leczenie czy zaburzenia hormonalne, niewłaściwa dieta, zaczynamy tracić włosy. No i wtedy rozgrywa się prawdziwy dramat, kiedy patrzymy, jak z każdym myciem, z każdym czesaniem jest ich coraz mniejsza ilość. Czy da się temu zaradzić? Rynek kosmetyczny proponuje ogromną ilość szamponów, odżywek, różnego rodzaju ampułek, które mają zwiększyć, zagęścić ilość włosów. Ale dlaczego powinieneś spróbować szamponu zagęszczającego włosy Colway? Otóż jest to jedyny produkt na rynku z aktywną biologicznie diosminą. A substancja ta to komponent, dzięki któremu zwiększamy ukrwienie mieszków włosowych. Ona powoduje skurcz i rozkurcz mieszków włosowych, dzięki czemu one są lepiej odżywione, mocniejsze i zaczynają zdecydowanie lepiej, intensywniej pracować, powodując prawdziwe zagęszczenie włosów. Ale tej substancji nie byłoby w naszej ofercie, gdyby nie wyjątkowa osoba, gdyby nie pewien naukowiec, polski naukowiec, dr Krzysztof Słoń. Tak się składa, że mamy dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z doktorem Krzysztofem i chciałabym, aby to on dzisiaj opowiedział trochę więcej na temat swojego fenomenalnego produktu i jedynego na rynku światowym użycia diosminy w szamponie zagęszczającym włosy. Panie Krzysztofie, jak to się stało, że to właśnie ta substancja znalazła się w tym produkcie? Ja zacznę może od rzeczy ogólniejszej. Jak w ogóle dokonać wynalazku? Często ludzie właśnie pytają się, jak pan to robi, że pan nowe rzeczy wynajduje? I często jest tak, że pomaga przypadek. Ale do tego przypadku, żeby go zauważyć i wykorzystać, trzeba być przygotowanym. Jeżeli chodzi o szampon, w ogóle o pielęgnację włosów, to jest tu duży problem, bo to, co jest na zewnątrz, to jest wyrostek taki keratynowy, on już jest martwy. Czyli w zasadzie mamy do pielęgnacji coś, co już nie żyje, co jest martwe. W związku z tym ja sam przez kilkanaście lat próbowałem zrobić jakiś szampon odżywiający włosy. I w tym celu wykorzystywałem różne ekstrakty roślinne, olejki czy kwas hialuronowy. I muszę się przyznać, że z zerowym skutkiem. I nic dziwnego, bo jak można odżywić coś, co jest martwe? I dopiero z pomocą przyszedł mi przypadek. Opracowałem taki krem, który miał ocieplić kończyny, czyli stopy i dłonie. Dużo ludzi na taką przypadłość cierpi. I środki, które były używane w tym celu, to była właśnie diosmina. Ale ta diosmina jakaś była mało aktywna. Czyli smarowało się to i bardziej od tego smarowania tarcia się te kończyny ocieplały niż rzeczywiście od działania tej diosminy. I to, co mnie się udało zrobić, to udało mi się przeprowadzić tę diosminę w taką postać, która wnika w głąb skóry aż do powierzchni naczynia krwionośnego. I to gwarantuje sukces. I wtedy ona działa w ten sposób, że powoduje skurcz i rozkurcz tego naczynia krwionośnego. W związku z tym to naczynie krwionośne jest zmuszone do pompowania zwiększonej ilości krwi. Do intensywniejszej pracy, prawda? Do intensywniejszej pracy. No ale jeszcze to dotyczyło kończyn, dłoni czy stóp. A trzeba jeszcze było wpaść na pomysł, że można to zastosować do skóry głowy. No i właśnie taki pomysł mi przyszedł do głowy. Zastosowałem to w szamponie i z pomyślnym skutkiem. Dlatego, bo cebulka włosowa, tam gdzie się rodzi włos, jest bardzo mocno ukrwiona. Więc jeżeli to działa na naczynie krwionośne na stopach czy na dłoniach, to dlaczego ma nie działać na naczynia krwionośne, które oplatają cebulkę włosową? No i faktycznie udało się. I faktycznie udało się. No ale
można taki szampon ulepszyć, prawda? Tak, no właśnie, bo mamy kolejny problem, tak? Osoby, które cierpią na tak zwane androgenowe, hormonalne wypadanie włosów. No i tutaj zastosował Pan substancję taką jak Sfora Heavenses. To jest substancja, która ma zadanie właśnie zminimalizować wypadanie na tym tle. Dlaczego akurat ta substancja? Bo tak, diosmina oczywiście powoduje lepsze ukrwienie cebulek włosowych i na pewno włos na tym korzysta, bo więcej otrzymuje z krwią pożywienia. No ale część ludzi cierpi na tak zwane łysienie androgenowe, czyli na łysienie hormonalne. I jak ta sprawa wygląda tak dokładniej? Bo sądzi się, że ludzie, którzy mają dużo testosteronu, to jest taki hormon, że on powoduje wypadanie włosów. Tymczasem to nie jest prawda. Dopiero postać uwodorniona, dwuhydrotestosteron, to jest hormon, który powoduje wypadanie włosów. Nazywamy go wręcz mordercą włosów. Ale żeby nastąpiła ta przemiana testosteronu, dwuhydrotestosteron, musi się włączyć do tego enzym. Ten enzym nazywa się 5-alfa-reduktaza, i tak sobie pomyślałem, że gdyby zablokować ten enzym, to wtedy nie doszłoby do tej przemiany testosteronu w dwuhydrotestosteron, czyli nie doszłoby do utworzenia się tego mordercy włosów, w związku z tym włosy przestaną wypadać. I to w tej ulepszonej wersji szamponu Colwaya już się znajduje. Czyli taki bardzo sprytny sposób na to, jak po prostu ten problem rozwiązać. No i faktycznie udało się to dzięki naturalnej substancji, więc fantastycznie. Ale wspominał Pan też o tym, że również właśnie Sfora Heavenses ma bardzo niewielką postać. Tak, to jest forma mikronizowana, to jest ciało stałe z zioła. Zioło to uprawia się w Chinach. No i byłem bardzo zadowolony, że jest już postać zmikronizowana, czyli o bardzo małych wymiarach. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że gdyby nie była zmikronizowana, to podczas spłukiwania szamponu z włosów po prostu by się to spłykało i ona mogłaby działać tylko w czasie mycia włosów. Tymczasem, jeżeli jest zmikronizowana, poniżej 5 mikronów, to ma szansę osadzić się w porach skóry. Wtedy ona działa nie tylko w czasie mycia włosów, ale przez ileś tam następnych godzin, aż do następnego mycia włosów. No właśnie, to jest bardzo ważny aspekt tego produktu, no i formy tych dwóch składników, ponieważ dzięki nim faktycznie uzyskujemy bardzo długotrwałe efekty. Ale kryje się za tym jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten szampon wymaga systematycznego stosowania. Czyli nie możemy stosować go raz w tygodniu, ale musi to być co najmniej dwa razy w tygodniu. Przynajmniej dwa razy w tygodniu, no bo ta idiosmina i sofora to są ciała stałe i one ileś tam czasu się trzymają, no ale jeżeli będziemy czekać tydzień do następnego mycia, no to tej substancji będzie z każdym dniem coraz mniej. Czyli warto przynajmniej dwa razy w tygodniu umyć włosy. Bardzo ważnym również aspektem szamponu Colway jest to, że produkt ten wolny jest od SLS-ów i SLS-ów. Jest to produkt całkowicie naturalny i takie właśnie produkty preferuje pan doktor. Dlaczego tak jest? Proszę powiedzieć trochę nam więcej na temat tych szkodliwych substancji. Tak to jest w przyrodzie, że człowiek jest przystosowany do naturalnych substancji. Jeżeli wprowadzamy coś sztucznego, to ta substancja przeważnie jest szkodliwa. I tutaj tak dobrze się składa, że diosmina jest substancją naturalną. Tą diosminę otrzymuje się z gorzkiej pomarańczy. Ale i ta druga substancja, która inhibituje działanie tego enzymu 5-alfa-reduktazy, też jest substancją naturalną. Występuje ona w ziołach, które uprawia się w Chinach. Czyli jedna i druga substancja aktywna, która ma bardzo duży wpływ na zdrowie naszych włosów,
jest pochodzenia naturalnego. Tak. Cały szampon, tak jak pani powiedziała, nie zawiera flesów i SLS-ów. To są niezwykle mocne detergenty odtłuszczające, a tego zdecydowanie włos nie lubi. Tu zastosowane są detergenty pochodzenia naturalnego, sulfobursztyniany, bardzo delikatne. No i włos oczywiście to docenia. Już po pierwszym umyciu włosów tym szamponem zobaczycie Państwo, że mniej włosów wypada, mniej zostaje na grzebieniu. Fantastycznie. Panie doktorze, ale czy możemy ten produkt, szampon, potraktować jako całkowitą pielęgnację, kompleksową pielęgnację włosów? No jeszcze tu trochę brak, bo włos, tak jak mówiłem, ma jakby trzy obszary. Pierwszy tam, gdzie się rodzi, to jest cebulka włosowa. Drugi obszar to są gruczoły łojowe, które otaczają ten włos. I dalej kanalik włosowy, którym włos wyrasta na powierzchnię. I dopiero ta trzecia część keratynowa, martwa nad powierzchnią włosa. Teraz jest możliwość zadbania również o tą środkową część. I to, co jest ważne, to jest część, gdzie włos jest żywy. Jest to szalenie ważne i przyznam się, że sam zaczynając pracę nad odżywką do włosów nowego typu, nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak wielkie znaczenie ma ta część włosa. Czyli jeżeli chcemy mieć kompletną pielęgnację włosa, to musimy na całej długości włosa zadbać o niego. I do tego potrzebna jest odżywka. Nowa odżywka, nazwałam ją kompletna odżywka, ponieważ dba o wszystkie części włosa. I ten produkt już niebawem, bo wrzesień 2016, to jego przewidywany czas pojawienia się w naszej fantastycznej ofercie. Ale szampon to produkt, po który możesz sięgnąć już teraz. I już teraz zobaczyć, jak intensywnie działa diosmina, jak intensywnie działają naturalne substancje, takie jak sfora havensis. Już teraz możesz pielęgnować swoje włosy w sposób bezpieczny i delikatny. Ja bardzo dziękuję za tą przemiłą rozmowę i ogromną ilość informacji doktorowi Krzysztofowi. Dziękuję bardzo.